Rozmowa dnia. Kłaniam się Państwu nisko i witam serdecznie naszego gościa. Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, to zacznijmy, skoro już odłożyliśmy telefony komórkowe, od tego, czym nie wszyscy żyjemy, czyli koronawirusem, ale od polityki. Czego brakuje, tu cytat, moralnie i analitycznie Dominice Wielowiejskiej z Gazety Wyborczej, bo tak określił to wasz wicepremier, minister finansów Jan Wincent Rostowski. Nie mam takiego zdania. Każdy niezależny publicysta, dziennikarz ma prawo do własnych opinii i może je wyrażać, więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek krytyczne zdanie wobec nas, to uważam, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski i robić wszystko, aby było jak najlepiej, a nie krytykować za to, że ktoś po prostu nawołuje albo zwraca uwagę na pewne kwestie. No tak, tylko że ten wypowiedź blisko związanego z Platformą Obywatelską, prawej ręki od finansów Donalda Tuska, nie spotkała się z kontrem ani jego samego, ani waszej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A tak krzyczyliście jeszcze państwo niedawno wolne media. I dalej to podtrzymuję. Uważam, że każdy, kto wyraża w mediach społecznościowych swoje opinie, ma do tego prawo i my powinniśmy, nawet będąc krytykowanymi, wyciągać z tego wnioski i po prostu zwracać uwagę na każdą opinię. Ale sama opinia, ta, którą pan przytoczył, no jest po prostu subiektywnym zdaniem i oceną pana ministra. I to jest jego zdanie. No tak, tylko że tutaj wyjątkowo przyjdzie mi się zgodzić z Dominiką Wielowiejską. W demokratycznym państwie dziennikarze mają swoje zadania do wykonania i wbrew temu, co wydaje się niektórym politykom, nie jest to praca dla sztabów wyborczych. A do takiego i Radosław Sikorski roli próbuje sprowadzić Gazetę Wyborczą i Jan Wincent Rostowski. To nie jest moment, żeby powiedzieć także swoim zwolennikom: nikomu nie idźcie tak daleko. Ja nie sądzę, że to jest próba mówienia dziennikarzom, jak mają postępować i co mają robić, bo to panie dziennikarze... Panie, czytał pan ten szereg. No jak ktoś mówi o tym, że komuś brakuje czegoś moralnie i analitycznie, albo że ma obowiązek zastanowić się nad skutkami swoich słów, no to jest prosty przekaz. Strofowanie i zapędzanie do rogu. Myślę, że to jest subiektywna ocena. Nie chcę też tego oceniać. Ja uważam, że każdy dziennikarz pracujący w wolnych mediach ma prawo do własnego zdania. A które media są niewolne? No wie pan, no to już pozostawmy ocenie oczywiście, wie pan. Są jedni dziennikarze pracujący dla wolnych mediów, a drugi dla niewolnych, tak? Pan się szeroko uśmiecha, ale to nie są te sprawy. Sytuacja jest taka, no są oczywiście media, które są w jakiś sposób również sprofilowane. Niektóre nas wspieranie obecnej władzy, niektóre nie. I uważam, że niektóre nas sprofilowane na wspieranie obecnej opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej. Wie pan, no, dlatego uważam, że pozostawmy te decyzje i możliwość wypowiadania tym, którzy te opinie wypowiadają. Uważam, że rolą polityków nie jest mówienie dziennikarzom, jak mają postępować, ale wsłuchiwanie się w każdy głos, a jeśli jest to głos, który jest cenny, to myślę, że warto wyciągać wnioski. Jest pan aktywny w kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i odpowiadał pan sobie na pytanie, dlaczego i Dominika Wielowiejska, i Konrad Piasecki, i szereg ludzi, którzy bynajmniej nie sprzyjają Prawu i Sprawiedliwości, tak mają wiele uwag do kampanii waszej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Myślę, że do momentu, w którym jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co robimy i staramy się być coraz lepsi, to dobrze. Najgorsze, co by mogło spotkać sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to przekonanie o tym, że wszystko robią najlepiej na świecie, a wszystkie opinie, które pojawiają się, są kompletnie nieważne. Na szczęście tak nie jest. Jak sztab Bronisława Komorowskiego niegdyś? No, niektórzy tak myślą. Niektórzy tak myślą. To co, gdzie popełniliście błąd? Ja myślę, że na tym etapie można powiedzieć, że wiele kwestii jest w bardzo profesjonalny sposób realizowanych, bo próbujemy, włączamy do działalności tego sztabu wszystkich, którzy chcą się zaangażować. To jest sztab obywatelski. To jest sztab, do którego każdy może przyjść. Drzwi są szeroko otwarte. Każdy może wziąć ulotki, złożyć to podpis. To nic nadzwyczajnego, panie pośle, że nie wyrzucacie ludzi tylko dlatego. Wie pan, ale może nadzwyczajnego to nie, ale mam takie wrażenie, że po ostatnich kampaniach też jako Platforma Obywatelska i politycy Platformy wyciągnęliśmy wnioski i widzimy, że ta kampania jest dużo bardziej dynamiczna. Panie pośle, ja mam obserwuję takie tyle lat politykę, jeszcze nie widziałem jakiegoś polityka, który jak ktoś chciał rozdawać jego ulotki za darmo, to mówił nie chcę twoich. A tak było poprzednio?
Ale ja mówię o tym, że każdy z ulicy może przyjść. W każdym mieście. A poprzednie zgłosić się po baner. Oczywiście, że nie, ale dzisiaj no ta właśnie, akcja to nie jest, róbmy z tego nowości. Nie, no, ale dzisiaj te akcje są na tyle zintensyfikowane i widzimy tak zdecydowanie większą chęć wsparcia wśród obywateli, którzy chcą włączyć się w kampanię Mogrzeby. Panie pośle, i wszędzie to robimy. Jest pan tym młodym człowiekiem wciąż jeszcze i wprowadza pan tą dyskusję od absurdu, a rzeczy są poważne. Czy na przykład błędem nie było stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, sugerujące, że rząd ukrywa celowo jakiś chorób na koronawirusa, żeby przygotować ich na sobotę, tak jak też Jan Vincent-Rostowski to suflował, żeby przykryć konwencję. Jak widać, to się nie stało. Jak widać, na razie radzimy sobie całkiem nieźle w porównaniu z innymi krajami Zachodu choćby. Ja jestem przekonany, że to było w trosce przede wszystkim o tę sytuację i o bezpieczeństwo Polaków. Jeżeli pojawiają się informacje, że na wynik badania należy czekać po kilkadziesiąt godzin, a w sumie można to zrobić w 3 godziny, to pojawiają się jasne i oczywiste wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. Dzisiaj jako opozycja jesteśmy przekonani, że trzeba nad tym zagadnieniem wspólnie pracować i ten problem rozwiązać. W Sejmie mówiliśmy o tym już od 24 lutego, zgłaszając naszą propozycję projektu ustawy. Zresztą poparliśmy tę ustawę. Teraz zagłosowaliście za ustawą tak, w poniedziałek tak, w Sejmie. Tak, i to tylko w takim razie, czy Senat ją przyjmie bez poprawek, co wprowadzi ją w życie na nawet ten weekend? Przyjęliśmy tę ustawę w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli. I zagłosowaliśmy za poparciem tej ustawy. Teraz ta ustawa, dzisiaj obradują nad tym komisje senackie, jutro spotyka się Senat. Dzisiaj też opozycja spotyka się również z przedstawicielami rządu dziś o 15.30. Kto będzie reprezentował Platformę? Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak. O 15.30 to... A to nie był moment, żeby pani marszałek Kidawa-Błońska tam się pojawiła? Pan przewodniczący Borys Budka? Pani marszałek jest poza Warszawą, z tego co wiem, w Wielkopolsce. Natomiast jest bardzo żywo zainteresowana tym tematem. Powołała i jest w trakcie wpływania zespołu, który będzie się tą kwestią zajmował. Epidemiolodzy, specjaliści, również samorządowcy nadzorujący szpitale w swoich regionach. Więc jesteśmy do tego tematu bardzo dobrze przygotowani. Pośle, chcę o tym bardzo rzetelnie i uczciwie rozmawiać, bo to jest kampania sprawa, wyborcza, którą powinniśmy się Prezydent Andrzej Duda apelował o zawarcie, uspokojenie emocji w tej kampanii. Państwo zareagowaliście żywiołowo na zamazanie gdzieś w Polsce banerów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i wizerunku. No, nie usłyszałem takiego wyraźnego słów potępienia z ust samej kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zbierającego podpisy na rzecz jej kontrkandydata, urzędującego prezydenta. Pobito po prostu. To nie był ten błąd, o którym pisze i mówi Konrad Piasecki oraz Dominika Wielowiejska? Żaden akt przemocy czy agresji wobec osób, które angażują się w polityce, nie zostanie bez odpowiedzi, w tym sensie, że no, trzeba to jasno potępiać. Ja to potępiam dzisiaj, mówię wprost, że takie rzeczy nie powinny się dziać. Zarówno ale te, dlaczego które pan poseł o... potrafi to powiedzieć, abym pani marszałek Kidawa-Błońska tego nie zrobiła? Ale jestem przekonany, że każdy polityk Platformy potępi takie zachowania. Zarówno te, które dotyczą niszczenia naszych materiałów wyborczych, jak i tych, które dotyczą naszych kontrkandydatów. I uważam, że tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji na ten temat. Każde działania, które z działaniem, z którego wylewa się agresja, czy jakakolwiek przemoc, należy potępiać. Dużo agresji na granicach Unii Europejskiej i o tym już za moment. Przypominam bowiem, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest poseł Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej, a ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. No to sporo tej rzeczywiście agresji na granicy syryjsko-tureckiej, wczoraj także na turecko-greckiej, wywołało to popłoch w Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu udali się tam na granicy. Erdoğan mówi o tym, że nie należy dotrzymywać słowa. Jak nie ma dotrzymywania słów, to on przepuści. Turecka telewizja i media społecznościowe pokazują drogę do Berlina, którą należy się przedzielać. Tutaj jest ten moment, żebyśmy zapłacili Turkom, czy też mamy wpuścić znowu kolejną falę migracji? No, myślę, że sytuacja zaczyna się robić krytyczna, bo rzeczywiście te wydarzenia, które miały miejsce wczoraj chyba na granicy turecko-greckiej, no, pokazują, że no, sytuacja zaczyna być
bardzo trudna, mówiąc delikatnie. To zależy od polityki. To bardzo delikatnie pan to poseł nazwał. Tak, bo uważam, że w takich sytuacjach trzeba ważyć słowa, bo to jest sprawa bardzo krytyczna. Uważam, że sprawy migracji powinny być wspólnie przy decyzjach państw członkowskich Unii Europejskiej. Wspólnie te decyzje powinny być podejmowane dzisiaj. Ale 5 lat temu tak nie było. Nie podejmowano ich wspólnie. Herlitz Willkommen ogłosiła nawet bez konsultacji ze swoim zapleczem parlamentarnym kanclerz Angela Merkel. No, wie pan, no wtedy była taka sytuacja, która była również sytuacją krytyczną. A przez ostatnie lata ta sytuacja się zmieniła, bo rzeczywiście ta sprawa została ustabilizowana, mam takie wrażenie. Zresztą nie tylko ja. Co zostało ustabilizowane? No to, że nie było takiej tej fali migracji, która była bardzo niekontrolowana, można tak powiedzieć. Dlatego, że Turcy dzisiaj trzymali za drutami kolczastymi, wręcz w pełnym reżimie. Teraz uznali, że nie płacimy im za to trzymanie. Więc musimy wspólnie jako Unia Europejska rozwiązać ten problem, a żeby jak wspólnie ten problem rozwiązać, musimy siedzieć przy stole, gdzie podejmowane są decyzje. I nasza rola jako Polski w Unii Europejskiej powinna być rolą podmiotową. Niestety mam wrażenie, że polityka obecnego rządu doprowadziła nas gdzieś panie do pośle, rogu tego stołu. Panie pośle, i nasze decyzje nie są podejmowane. Ale wtedy nie użyto żadnego mechanizmu konsultacyjnego w Unii Europejskiej. Wówczas kanclerz Angela Merkel po dwóch telefonach do swoich partnerów koalicyjnych podjęła decyzję, którzy umyli ręce zresztą, podjęła decyzję i otworzyła granice wbrew prawu Unii Europejskiej, które wciąż stanowi, że migrantów przyjmuje się na terytorium pierwszego państwa, które uciekinierów, które gdy ją przekroczą. Wówczas była mowa o zapewnieniu miejsca dla około 7 tysięcy osób. No, nie wiem, rzecznik panie rządu Ewy Kopacz mówi, że jesteśmy gotowi na przyjęcie każdej liczby migrantów, więc o przymusowej relokacji. Dziś minister Mariusz Kamiński mówi o tym, że nie przyjmiemy nikogo. Powiem panu tak. No, uważam przede wszystkim, że też takie stanowiska polityków PiS w czasie kampanii wyborczej mają na celu przede wszystkim znów wywołanie strachu w społeczeństwie, że znów nadciąga niekontrolowana fala migrantów. Tylko, że należy sobie powiedzieć wprost. Mówią przez nawet ostatnie trzy przedstawiciele Brukseli i Strasburga. Politycy PiS w 2015 roku, kiedy była mowa o 7 tysiącach osób, które uciekały przed wojną, głodem i niebezpieczeństwem, jasno mówili, w żadnym wypadku nikogo nie przyjmujemy. Od 2016 do 2019 zgodę na stały pobyt w Polsce otrzymało 19 tysięcy osób z krajów arabskich. 19 tysięcy. To dużo więcej niż mówiono o przyjęciu w 2015 roku. My tutaj podejmujemy decyzję, kogo przyjmujemy. Jest Urząd do Spraw Cudzoziemców, który analizuje te wnioski. Są polskie służby specjalne, a nie siła przymusowej relokacji, nad którą nie mieliśmy wtedy wpływu. Dlatego co się rozbijając wspólność Grupy Wyszehradzkiej zgodziła wówczas premier Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej, ówczesna PO przewodnicząca. Dlatego na przymus nie powinno być w takich sprawach miejsca, ale jeśli ma być podejmowana decyzja, to niech ona będzie podejmowana wspólnie przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, ale my powinniśmy być podmiotowym członkiem tej dyskusji. A nie jesteśmy? No mam wrażenie, mamy jakieś mniejsze prawa w Unii Europejskiej niż inne kraje? Znaczy, mam wrażenie, że nasza pozycja w Unii Europejskiej nie jest tak silna, jak była kiedyś, dlatego że po prostu siedzimy chyba na brzegu tego stołu i nasze i polityka pośle, i dyplomacja obecnej władzy, mam wrażenie, że nie przynosi pozytywnych mieliśmy efektów do naszego mieliśmy przed chwilą szczyt kraju. Unii Europejskiej. Tam 17 krajów, w tym Polska, uznała, że propozycje głębokich cięć i zmian polityk Unii Europejskiej jest przeciwne. 17, a potem 4 były odmiennego zdania, że należy zmniejszyć budżet Unii Europejskiej, w tym Niemcy. 17 do 4. Jak słyszymy i czytamy nie tylko w polskiej prasie, do których ma pan, jak widać, zarzuty, ale także w zagranicznej. Emmanuel Macron, chociaż on pisowcem z pewnością nie jest, daje się pociąć za stanowisko Polski, jeśli chodzi o politykę rolną. To gdzie jest ten ośle ławka? W czym? To raczej Unia Europejska podziela zdanie pisowców sprzed 5 lat. Jak popatrzymy na to, jak realizowane są kwestie w Polsce związane z praworządnością i te kwestie, które są bardzo, na które Europa i świat patrzą bardzo krytycznie, no to trzeba powiedzieć, że Polska razem z Węgrami jest cały czas na cenzurowanym. Emmanuel Macron był przed chwilą w Warszawie i co powiedział o praworządności? No jak bynajmniej nie pisowskie oko press relacjonowało, mówił, że to jest jakiś romantyzm konstytucyjny, za który nikt nie będzie umierał. No i to mówiła Agnieszka Holland, która protestowała od pierwszego dnia rządów Andrzeja Dudy.
No tak, ale powiedzmy sobie wprost, że instytucje unijne w sposób jasny i oczywisty wyraziły swoją opinię wobec zmian w systemie sądownictwa w Polsce. Bardzo krytyczne zdanie organów unijnych było w tym zakresie, więc ja mam wrażenie, że polityka PiS, między innymi w tym kontekście, nie buduje naszej pozycji w Unii Europejskiej. Ale dzisiaj, jeśli mówimy o tematach problemu migracyjnego, to my powinniśmy przede wszystkim w tych rozmowach uczestniczyć i uważam, że ta decyzja powinna zostać podjęta w debacie liderów państw Unii Europejskiej. A to dzisiaj, które państwa są liderami Unii Europejskiej, które mają podjąć decyzję za nas wszystkich? Nikt nie ma podejmować za nikogo decyzji. To musi być wspólna decyzja, to musi być wspólny konsensus. Czyli ktoś nie będzie chciał, uważam, że naszą rolą jako Polski jest... To jest nasza wspólna odpowiedzialność za losy Europy. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to powinien w nich mieć prawo podjąć inną decyzję, jeśli chodzi o swój kraj? Nie, no, oczywiście, każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. Ale czy się ma podporządkować, czy ma prawo postąpić inaczej? Podporządkowanie nie jest czymś najlepszym. My musimy dążyć do kompromisów. Jeżeli takie decyzje będą podejmowane właśnie przy stole negocjacyjnym, przy którym będziemy siedzieć i będziemy liczyć się, to uważam, że tak powinno być. 26 krajów jest zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej równych, więc pytanie tylko, czy mamy się podporządkowywać. Ja sobie przypominam lidera Donalda Tuska, który mówił, że przyjdzie nam słono zapłacić za to, że nie przyjęliśmy wówczas migrantów. Wolałbym, żeby nasz głos jako Polski był głosem słyszalnym i przede wszystkim akceptowanym przez pozostałych. I to jest dzisiaj kluczowe, bo panie pośle, siedzieć przy stole to jedno, a mieć wpływ na decyzję to drugie. Dobrze, to w takim razie załóżmy przez sekundę, że to pan siedzi przy tym stole i Arkadiusz Marchewka co proponuje, żeby sobie poradzić z tym kryzysem migracyjnym? No, ja przede wszystkim bym dążył do tego, aby znaleźć kompromis i porozumieć się w jakiś sposób z kim? No, z przedstawicielami. Generalnie, jeżeli popatrzymy na sprawy Turcji, na której terytorium znajduje się dzisiaj no pewnie kilkaset tysięcy osób, może nawet więcej. No to dzisiaj trzeba ten konflikt rozwiązać wspólnie i zastanowić się, jak temu zapanować. Ale jak? Są setki tysięcy Pakistańczyków, w których wojny nie ma, którzy migrują, którzy czasami tą wędrówkę rozpoczęli w 2016 roku. O tym mówią eksperci, którzy także stamtąd pochodzą, tu w Polskim Radiu. Jest Liban, niegdyś Szwajcaria Bliskiego Wschodu, w którym migrantów jest w tej chwili więcej niż mieszkańców rdzennych tego kraju. To nie jest sytuacja, którą się da łatwo rozwiązać. Ale oczywiście. I płacimy wyłącznie łapówki za to, że w takich ktoś na granicy stoi. Znaczy w takich sytuacjach nie ma łatwych rozwiązań, które przychodzą od pstryknięcia palcem. Uważam, że to jest odpowiedzialność całej Europy, wszystkich krajów członkowskich i trzeba tę decyzję wypracować wspólnie. Jaki będzie rezultat? No to spróbujmy jakiś wkład do tego wnieść. Panie pośle, jeszcze raz wzywam. Arkadiusz Marchewka. Ale sam pan powiedział, że jedną z propozycji jest, cudzysłów, zapłacenie pieniędzy. To od 4 lat uskutecznie Unia Europejska. Tylko nie wywiązałaś, jak mówi Erdoğan, z płatności. Widzi pan, no takich szczegółów, o tych szczegółach powinniśmy się dowiedzieć. Natomiast no ja też... Z Polskiego Radia można się o tym dowiedzieć. No, polecamy magazyn Więcej oczywiście. Świata w Samopołudnie, czy Polska i Świat. Wszędzie tam o tym będę mówimy. Będę słuchał, więc uważam, że to są decyzje, na które dzisiaj powinny być wspólnie podjęte przy stole negocjacyjnym państw Unii Europejskiej. I dzisiaj, jak patrzę na tę sprawę i widzę, jak ona jest w sposób cyniczny też przez polityków PiS wykorzystywana znowu do kampanii, żeby straszyli uchodźcami, to uważam, że to jest nie w porządku, bo powtórzę jeszcze raz, w ciągu 3 lat 19 tysięcy osób z krajów arabskich dostało pozwolenie na stały... To pojechali na tą granicę przerażeni, tylko przewodnicząca Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej, czyli następca Donalda Tuska i szef parlamentu. Wie pan co, ale to, że pojechali, to chyba dobrze, bo to znaczy, że ten problem jest bardzo istotny i trzeba szukać rozwiązań dla tej sprawy. I będziemy zatem się temu przyglądać wspólnie na antenie Polskiego Radia. Za dziś serdecznie dziękuję. Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za obecność. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.